Chciałbym powiedzieć tak, że można sobie wyobrazić, że wszechświat jako to coś, w czym żyjemy, zdaje się nie przepadać za prawdą absolutną. Bo się naprawdę jest, kurwa, sztos. Ta jest mega zajebista, kurwa, bez kitu, naprawdę sztos, kurwa. Jednak Ibiza nie straciła na jakości, jeżeli chodzi o... Co? Tomasz, mówię. Weź pół pigułu, zobacz, jak się zapytuje elegancko. No. Pół pigułu i jeden kryształ mały. Pół pigułu i jeden kryształ. O! Tak. I się robi ciekawie, no i przekaz jest mocniejszy. Tomek, widzę, że szczerze, też... Było... Nie ma się czym chwalić, ale było bardzo dużo i to takich jednorazowych spotkań, gdzie ja na przykład nie odpalam Instagrama, bo dla mnie to jest strata czasu, jakieś tam pisanie. Nie wiem, mijam dziewczynę na ulicy, jak się do mnie uśmiechnie, to zaczynam temat. Jak rozmawiam z nią, nie wiem, i mówię, dawaj, idziemy na całość, prawdopodobnie już nigdy więcej się nie spotkamy, albo nie wiem, normalnie mówię bezpośrednio, dawaj się poruchamy, albo dawaj, mówię, chodź się poruchamy, albo nie, dawaj, mój koleżka ostatnio też mi przypomniał, mówi, pamiętasz, jak poszedłeś na chmielę i taki dziewczyny mówisz, dawaj sobie pogrzebiemy w dupach. I to jest ty, słuchaj, no. Albo ktoś mnie polubi takiego, jaki jestem, adresy. Albo ktoś powie, ty, kurwa, targaj się, wiesz, tam zboczeńcu. No. Panie Tomku, pan dostał linka od, a pana Tomka nie kojarzę, więc... Tak jak się wchodzi, nie wiem, do przysłowiowego Starbucksa i zawsze możemy się spodziewać, jak ta kawa będzie smakować, no dlatego, że właśnie są utrzymane... A ja nie jestem sportowcem, tylko jestem pierdolnięciem, kurwa, narkomanem, kurwa, i myślałem, że się ponapierdolamy trochę, ale chuj z tego wyszedł. No, tak. Przepraszam. Proszę, Tomku, kontynuuj. Dobra. Witaj, Tomku. Zbieramy się. Na razie jesteśmy w trójkę. Przepraszam bardzo. Czy mógłbym panią prosić do tańca? Za przyjemność. No nieźle, nieźle. I wypuszczamy partnerkę. Ale pokaz. Tomku, czy przyszedłeś do nas na mandale? To było super, no po prostu. To było coś nieoczekiwanego. Tylko na tej praktyce takie rzeczy mogą się dać. Nawet Leusia się zapatrzyła. Dowłóciłem, jest! Yes! Odwiedź, stary. Czy ja na pewno weszłam do tego pokoju, co trzeba na sobie? Tomku, czy ty przyszedłeś na praktykę buddyjską? Mogę się tutaj... Po prostu deleguje mnie z mojej pozycji. Już, moi drodzy, przepraszam was za te techniczne tutaj opóźnienia. Powiem wam tak. Nie kupujcie tych frajerskich słuchawek. Jak one mają? Jabra. Jabra. Ci w dupę i dwa wiadra. Od diabła. Jabra. Ci w dupę od diabła. Czyli ode mnie. Ale to jest gwiazda. Nie powtarzały ten cykl, bo za chwilę wam opowiem, że rzeczywiście, jeżeli wchodzimy na HealthPointa, to już w nim zostajemy. Bardzo często tak jest, że go powtarzamy, aż osiągniemy swój cel. I zobacz, wariacie, co tu się dzieje? Co tu się dzieje? To mała zajebista dupa. Mordo, imdi, kurwa, lubisz mnie? Ha, ha, tutaj ktoś wkradł. Ale bania, człowieku! Zobaczymy. Trochę mnie to wybiło, ale okej. Ktoś na wakacjach chyba. Cześć, Tomku. To będzie jeszcze raz powtórzone, bo bardzo dużo osób jest zainteresowanych. I jak wstępnie z Agnieszką mówiłyśmy... Można było jeleniać, słuchać elegancko. Pięta tego powtórzone. A więc prosimy nie nagrywać, bo naprawdę będziemy pokazywać różne...
Zacząłem jeść. Proszę bardzo, jaka symfonia. No kto zgadnie, jaka melodia. Stworzysz takie bezpieczne miejsce dla nas wzajemnie, gdzie my możemy dzielić to, nosić to, co dla nas jest ważne. Też budować razem taką atmosferę bezpieczeństwa. Cześć, Tomasz. Znowu kurwa wjeżdża trutka. Zaraz Tomuś będzie marszył wiutka. Halo, halo? Właśnie tak. Tu nie ma miejsca na żeli papom. Jestem tu ja i jest mój dom. Tak. Okej. Okay. To ja, Tom. Co to kurwa było? Jak przypał. Słuchaj. Czarna koza. Koza nocna. Słuchaj. Tomek, to był twój wstęp, okej? Okay? Czy ty chcesz brać udział tutaj w tej grupie, czy jak to wygląda? Tylko jeden. Ja i mój Eden. Nie wiem, co jest zamiarem tego pana tutaj. I ja już oddaję głos, żeby nie przedłużać. Dziękujemy przede wszystkim za zaproszenie nas. Rewelacja na Bałtyku, lody, lody na patyku. Ani wódka, ani wino nie zastąpicie befino. Lubię ten rodzaj zakłóceń. Właśnie wjeżdża czarny konik, ale zaraz kurwa pasa. Nie wiem, kto z Państwa ma możliwość usunięcia pana artysta. Okej. Okay. Nowo ciało. Otwierasz cały z kolana. Trzymaj po drodze hejci. Co tam, jak tam? Marusia, idziemy na spacerek. Pobiegane było, pan się pobiegał. Kolan jest nad... Nie wiem, kurczę, czy jest dobrze, czy jest źle. Jak myślicie? Zachęcam do sportu ogólnie. No. Siedba, to się ma. Ja wiem, że nie jeden tam się wstydzi zdjąć koszulkę i nawet po ciemku, no, ale to już nie jest moja wina, słuchajcie, to już nie jest moja wina. To jest wina każdego z was, z tych, którzy zaniedbali swoje ciało na tyle, że dziś się wstydzą po prostu rozebrać. No i tak jak już mówiłem, w zdrowym ciele, zdrowy duch, każdy ma to. Ale jeśli się do mnie słyszymy, tak, słyszymy. To jest taka prawda. Wytka, nie możesz tego pana jakoś wyrzucić stąd? Tego już nie muszę nikomu mówić. Ta halo, czy kto to w ogóle jest? No. Słyszycie to samo, co ja, tak? Pana w gratisie na dzień kobiet. Tak, chyba na dzień kobiet. Co robi gratis? Zacząć stawiać swoje pierwsze kroki, zdobywać wiedzę, a przede wszystkim inwestować. Obrzydliwi jesteście. No, ja też nie chcę obrażać tutaj... Bo mam z różnego grona, okay, naprawdę znajomych z przeróżnego grona i halo, halo, halo? Nie chcę obrażać grupy grupy tak zwanych swoich, czyli mężczyzn, którzy interesują się innymi mężczyznami. Dostaniesz pętę kiełbasy w pysk, taki normalny kurwa krakowski, czy tam jakiś, nie wiem, wezmę tam z 20 deko. W taki sposób bym powiedziała neutralny, w miarę możliwości. Caliente. Pomusimy pana. To mamy zakłócenia. Aga, pomożesz? A dasz mi hosta? DJ Feld, Jan Klades, Hartwita, Big Crazy Radio Show. Tak już. Asia, może wyciszysz na chwilkę przy śpi? Wyciszyłam, ale trochę prywaty, tak. Zaczęłam budować od 2 lat. Rozwiązania, które wspierają długie, zdrowe i dostatnie życie. I ja w zasadzie... Ja lekarza, psychiatry, żeby stwierdził, czy tak? Jestem pieniędzy, czy ostro niedojebany. A później, kurwa, może musimy pana...
pana wyłączyć albo wyciszyć. O, wyciszę tu pana. Pan Tomasz Hitz.